Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Poniedziałek, 3 minuty po godzinie 21, a skoro to poniedziałek, to znaczy, że już za chwilę Państwa i moim gościem będzie historyk literatury, nasz cotygodniowy komentator poniedziałkowy, właśnie pan profesor Jacek Leociak, z bardzo dużym, wręcz nieprawdopodobnym zacięciem filozoficznym, tak bym powiedział. Za chwilę będę Państwa witać, dodam tylko, że to, iż spotykamy się od poniedziałku do piątku o godzinie 21, to Państwa zasługa. Wystarczy zeskanować ten kod i można wspierać mnie i moją pracę na stronie zrzutka.pl/kuba-wątły. Każda stała, mała kwota liczy się, proszę Państwa, bo dzięki Wam możemy mówić o tym wszystkim, o czym na co dzień nie mówi się w mediach mainstreamowych, czyli w narodowych mediach, kiedyś mediach publicznych, no i oczywiście w tych, które są uznawane za wolne. zrzutka.pl/kuba-wątły. Przypominam Państwu również, że na bieżąco możecie komentować to, co dzieje się przy czatach, przy Waszych transmisjach, zadawać pytania naszym gościom, wdawać się z nimi w dyskusję, w polemikę, to wszystko oczywiście jest niezbędne, tak bym powiedział. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście w grę nie wchodzą absolutnie, absolutnie, proszę Państwa, żadne teksty wykluczające. Jakbym był wierzący, to bym powiedział, nie daj Boże, hejt, bo takie osoby będą natychmiast banowane. Dobry wieczór Pani Grażyno, Pan Radosław także jest już z nami, tradycyjnie wiesz kto. Pani Ewo, dobry wieczór. Panie Robercie także, Panią Marię witam, Panią Kasię, Pana Tomasza, Panią Sylwię, jeszcze trochę, ale niech będzie jeszcze trochę. Eiji także jest z nami, Korax też, Valerie, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa wszystkich, a skoro powitali już nastąpiło, no to teraz już miło mi powitać Pana profesora wspomnianego, zresztą Jacka Leociaka, historyka literatury. Dobry wieczór, Panie profesorze. Dobry wieczór Państwu. Panie profesorze, będziemy dzisiaj, myślę, chcąc ani nie chcąc, kontynuować temat związany z tym, czym współcześnie jest prawda, ten aksjomat prawdy. I myślę, że do tych rozważań również przyczyni się w dość dużym stopniu sytuacja, która miała ostatnio miejsce. Ale zanim do niej przejdę, proszę Państwa, i w kilku słowach opowiem, co mam na myśli, co się wydarzyło, to jeszcze chciałbym Państwu i Panu, Panie Profesorze, opowiedzieć o takim schemacie, który zauważyłem. Ilekroć w ciągu ostatnich lat w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja na przykład nad opodatkowaniem najbogatszych ludzi w Polsce czy tam na świecie, to bardzo mocny, zdecydowany głos w tej sprawie zawierają zwykli ludzie, tacy, którzy pracują na etatach, toczą najbardziej zażarte dyskusje, które się ocierają nawet o hejt, robią rejtana w obronie najbogatszych ludzi w Polsce i na świecie, bardzo często też ubliżając tym, którzy mają inne zdanie. Nie wiem, czy pan to zauważył, ja to zauważyłem. I mam wrażenie, że mamy dzisiaj bardzo podobną sytuację. To znaczy, Polacy z uporem lepszej sprawy, oczywiście w części, protestują w obronie możliwości zarabiania bardzo dużych pieniędzy przez amerykańską firmę medialną. No bo protestują, dając jej taką możliwość. Chcą, żeby ta firma dalej zarabiała gigantyczne pieniądze. Nie ma w tym nic złego. Ale ci sami Polacy nie protestują, panie profesorze, dlatego że płacą coraz więcej w sklepach, płacą coraz większe rachunki, inflacja galopuje jak opętana i dojdzie do 10% według profesora Witolda Orłowskiego. I ja w poszukiwaniu tej prawdy postanowiłem dzisiaj, że za pana zgodą od tego bym zaczął. Jak pan to widzi, profesorze? Czemu my tak ochoczo protestujemy w obronie amerykańskiego kapitału, który zarabia nie tylko w Polsce, ale na świecie, bo firma Discovery, o niej mowa, gigantyczne pieniądze. Oczywiście można powiedzieć, że no nie protestujemy w obronie tego kapitału, tylko protestujemy w obronie telewizji TVN. To ja w tym momencie mógłbym dodać, że rozmawiając z moimi kolegami
powiedziałbym, z cywilizowanych państw europejskich i pozaeuropejskich. Oni, kiedy patrzą na te protesty w obronie komercyjnego nadawcy, mainstreamowego nadawcy, jakim jest TVN, przecierają oczy ze zdumienia i mówią: u nas, bez względu na wszystko, nikt nie wyszedłby w obronie jakiejkolwiek komercyjnej telewizji, która jest od tego, żeby zarabiać pieniądze. I jest jeszcze druga strona tego medalu. Bardzo ochoczo protestujemy w obronie właśnie telewizji TVN, dla mnie osobiście w takim samym stopniu w obronie gigantycznej amerykańskiej firmy, żeby dalej mogła zarabiać pieniądze, i jednocześnie, bo chyba zgadzamy się na to, protestując w obronie mainstreamowego komercyjnego medium, bo to jest mainstreamowe komercyjne medium, zgadzamy się na to, żeby między innymi to medium, bo ten rak, który toczy mainstreamowe media, on dotyczy wszystkich mainstreamowych mediów, nie tylko TVN-u, wszystkich wielkich operatorów medialnych. Mowa o raku, który zabija autorytety, który kompletne zera intelektualne winduje na sam szczyt, promuje je, pokazuje, robi z nich bardzo często liderów opinii. Mowa o takim intelektualnym zerze, jak na przykład pan Komarenko, który próbował śpiewać, ale mu się nie udało. Mowa o takim intelektualnym zerze, jak pani Edyta Górniak, która próbowała śpiewać i jej się nawet udało, i to jest jej zakres kompetencji. To robią właśnie komercyjne media. Nieważne, czy one są publiczne, czy tak zwane wolne, liberalne. Profesorze, to jest jakiś rozpad mózgu, bo z jednej strony bronimy takiego nadawcy, a z drugiej strony ten nadawca lub inny, mainstreamowy, bo to zjawisko dotyczy mainstreamowych mediów, otwarcie pluje nam w twarz, strącając z piedestału autorytety i na ich miejsce wkładając bandę kompletnych debili, za którymi nie stoi ani wiedza, ani doświadczenie. Promuje ich. Jeszcze jeden przykład. To właśnie telewizja, w obronie której część z Państwa występuje, z uporem lepszej sprawy lubi promować faszystowskich polityków. Takim przykładem jest faszystowski polityk pan Bosak, który został zaproszony do Tańca z Gwiazdami. No albo mamy otwarte oczy i patrzymy w jedną stronę, albo sami jesteśmy niespełna rozumu i mamy we łbie jakiegoś zajoba, profesor Jacek Leociak. Nie tylko do Tańca z Gwiazdami, ale też do programów publicystycznych, politycznych, jak tam ta kawa, nie wiem, rozmowa przy kawie czy coś takiego, jest taki program. Ale ja bym zaczął od początku, bo to warto spojrzeć z takiej jakby dłuższej perspektywy historycznej na to, o czym pan mówi. Mianowicie, i dla mnie to jest świadectwo tego, że przegraliśmy po tym 89 roku, przegraliśmy szansę zbudowania właśnie takiego medium potężnego, będącego właśnie jakby poza politycznymi uwikłaniami tej czy innej partii rządzącej, takiego, no mówiąc najkrócej, jakie chyba, jeśli no, po prostu można tak wskazać, reprezentuje BBC, prawda? Które nie jest komercyjnym medium. Myśmy tę sprawę przegrali od samego początku i ta telewizja publiczna tak naprawdę publiczną, w sensie BBC właśnie telewizji, chyba nie była, prawda? Ale ona się zaczęła psuć jak no bardzo, bardzo wcześnie, tylko te objawy zepsucia, to znaczy właśnie uwikłania w jakieś polityczne, partykularne konteksty, no, dotyczące sprawowania władzy i jakby reprezentowania interesów władzy poprzez telewizję publiczną, która coraz mniej jest już publiczna, prawda? Coraz mniej się staje publiczna. To przerabiamy od 89 roku. I ta sytuacja, o której pan teraz mówi, że mamy protesty uliczne, powszechne, i jest powszechne takie przekonanie, że TVN jest obrońcą, no właśnie, wolności słowa, to jest taka diagnoza tej patologii, która od dawna panuje w tym komunikacyjnej przestrzeni, prawda? Wejdę w słowo, profesorze, wejdę w słowo. A dlaczego, bo mnie to na poważnie interesuje, dlaczego osobom,
bo myśmy już też o tym tydzień temu rozmawiali, to jest temat rzeka tak naprawdę. Dlaczego ludziom, którzy TVN albo śmierć podnoszą tego typu hasła, klei się w głowie to, że to samo mainstreamowe, bo to jest słowo klucz, ta sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie telewizji państwowej, ona dotyczy mainstreamowych mediów. Czemu tym ludziom, może, nie wiem, klei się w głowie, albo taki proces myślowy nie zachodzi, że występują w obronie mainstreamowego medium, którego a zadaniem jest tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, a nie żadna walka o demokrację. To nie jest ich zadanie. Ich zadaniem od początku do końca jest zarabianie pieniędzy i fantastycznie z tego zadania się wywiązują. Ale jednocześnie cały czas w ramach działalności w tym mainstreamie strącają z piedestału autorytety. Promują byle co, promują byle kogo. Potrafią, to widać na przestrzeni lat w bardzo wielu sytuacjach, właśnie te mainstreamowe media, z kogoś, kto jest kompletnym debilem i nie ma nic do powiedzenia, zrobić lidera opinii. I ludzie występują w obronie takich mediów. No panie Kuba, ale taki jest już przemielony przez tą maszynkę medialną do mięsa świat, prawda? Że telewizja w ogóle jako medium i jej specyfika, no jej istota, no polega właśnie na tym, na czym pan mówi, no na jakby takiemu, no tak, robieniu takiego kogla mogla, prawda, w głowach ludzi. Czy to będzie TVN, czy to będzie inne jakieś konsorcjum medialne, to istota działania w ogóle telewizji jako przekaźnika, no jest taka właśnie, no. I teraz możemy się zastanawiać, czy w naszej sytuacji politycznej, tej aktualnej właśnie, kiedy mamy taki, a nie inny układ polityczny, kiedy mamy no po prostu jakby likwidację publicznej telewizji, zamienienie jej w no taką, no po prostu, no nie chcę tutaj używać jakichś grubych słów, no ale no straszliwą taką propagandową tubę, prawda, która w ogóle ignoruje coś, co można by w ogóle odnieść do rzeczywistości, coś, co pan wspomniał na samym początku naszego spotkania, prawdę ignoruje, no to czy w takiej sytuacji my możemy wybierać, prawda, i ten wybór jeszcze istnieje, wydaje mi się. To znaczy, no właśnie wybór, który jest pewnym niebezpieczeństwem i jakby zażegnanie tego niebezpieczeństwa, tego, o którym pan mówi, że mamy tutaj tak naprawdę kreację jakiegoś pseudo-świata, pseudo-autorytetów, pseudo-wartości. Możemy dokonać tego wyboru tylko i wyłącznie uświadamiając sobie, że takie są mechanizmy telewizji w ogóle, jako przekazu. Dobrze, profesorze, ale to... I zdecydować się do tego. No dobrze, nic innego, ale... nie widzę, żebyśmy w jakiś sposób mogli się jeszcze inaczej bronić. No dobrze, ale to jest wybór między kiłą a mogiłą, profesorze. To nie jest wybór pozytywny, to jest selekcja negatywna. Powiem panu tak i państwu. Dla mnie osobiście możliwość takiego wyboru jest bezsensowna. Ona nic nie wnosi. A wie pan, dlaczego, profesorze, moim zdaniem nic nie wnosi? Bo dzisiaj politycy, w części politycy opozycji, po tym jak nienachalnie inteligentny prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex TVN, krzyczą właściwie santo subito, krzyczą nasz prezydent, krzyczą Andrzej Duda, pokazał, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Panie profesorze, nie bez kozery na Netflixie pojawił się ostatnio film, Żeby nie patrzeć w górę. Oglądał go pan? Tak. Panie profesorze, dokładnie. Ten film idealnie wpisuje się w to, o czym mówimy, bo on tak naprawdę pokazuje, moim zdaniem, w głównym nurcie, nie chcę, żebyśmy rozmawiali o filmie w tej chwili, tylko odnosimy na moment tę sytuację. On pokazuje całkowity upadek, całkowitą patologię zarówno elit politycznych, bo to jest patologia, kiedy politycy opozycji dzisiaj w Polsce mówią mi, że Andrzej Duda okazał się być prezydentem wszystkich Polaków.
bo to jest patologia. To są kretyni, panie profesorze. Inaczej ich nazwać nie można. Ja o tej patologii mówię, tak. Jeszcze jedna rzecz. I ten film w takim samym stopniu pokazuje absolutną patologię i zeszmacenie się mediów mainstreamowych. Kompletne dno mediów mainstreamowych i polityków. To teraz pytanie, jakim my jesteśmy w części przynajmniej społeczeństwem, skoro tego nie dostrzegamy, skoro idziemy w obronie jednego z mediów mainstreamowych, które, podkreślam, od lat promuje nie mających nic do powiedzenia pół mózgów, pół debili, jakim my jesteśmy społeczeństwem, skoro chcemy głosować na głupkowatych polityków, którzy tylko dlatego, że nastąpiła ustawka w sprawie Lex TVN, wychwalają Andrzeja Dudę od geniuszy, od prawdziwych patriotów, od prezydenta wszystkich Polaków. Profesorze, to jest debilant. Panie Kubo, ja idę tropem pana myślenia, ale jakby staram się krok dalej się ustawić i patrzeć z większego dystansu i spokojnie. I ja patrząc w ten sposób, myślę sobie tak, że my jesteśmy już od dawna w stanie takiego rozmiękczenia mózgu, prawda? Ale nie odnoszę tego tylko i wyłącznie do sytuacji polskiej tu i teraz. Jeszcze raz wracam do tej telewizji. Co najmniej, już nie pamiętam, 20 parę lat temu francuski znany, głośny filozof współczesny Baudrillard napisał książkę o telewizji. I jak się przeczyta tą książkę dzisiaj, no to wszystkie te jego diagnozy no sprawdzają się właśnie. Teraz skoro pan mówi o tym, że my, nie wiem, jako społeczeństwo jesteśmy jakoś pochwyceni, prawda, w jakąś taką propagandową, wirtualną rzeczywistość i zwracając się na lewo, zwracając się na prawo, zwracając się do centrum, tak naprawdę nie kontaktujemy się z rzeczywistością, bo tą rzeczywistość dawno zastąpiliśmy wirtualną rzeczywistością. I dlatego naszym pokarmem jest przekaz, i to przede wszystkim przekaz telewizyjny, właśnie już mniej prasowy, prawda? Mniej to słowo do nas dociera, jednak telewizja, ten amalgamat obrazu, jakiegoś tam komentarza plus tej całej otoczki właśnie telewizyjnej jest najważniejszy. Ja o tym mówię, ja się generalnie z panem zgadzam, prawda, że to jest coś no jest jakiś rys patologiczny. Ja już abstrahuję od tych komentarzy polityków wychwalających pana prezydenta, bo też wydaje mi się, że to jest dość groteskowe, jeśli widzimy całą 6-letnią działalność tego człowieka, jego poziom umysłowy, jakby możliwość refleksji i autorefleksji, dostrzeganie siebie, prawda, i tak dalej. Ja to w tej chwili odsuwam. Ja myślę o czymś zasadniczym, bo myślę, wydaje, że pan o to pyta tak naprawdę. Co to znaczy, że w tej epoce, na początku drugiej dekady XXI wieku, jest taka sytuacja, że i jednostkowy człowiek, i ten konkretny człowiek, i grupy społeczne, czy w ogóle, nie wiem, społeczeństwa, prawda, nie są w stanie kontaktować się z rzeczywistością, ogarnąć tej rzeczywistości własną refleksją, tylko są skazane, czy raczej pozwalają na zastąpienie własnego kontaktu z rzeczywistością tym pośrednictwem, prawda? Przecież od dawna mówimy o takim zjawisku, które jest uniwersalne w tym globalnym, właśnie zglobalizowanym świecie medialnym, jak te wszystkie postfakty, ta cała postprawda właśnie, ta cała wirtualność. Ja bym na to zwracał uwagę, a dopiero potem przechodził do konkretnych analiz politycznych tu i teraz, prawda? Ponieważ to wszystko, co się dzieje tu i teraz, jest jednak według mnie jednak zaczepione, zakorzenione w jakichś globalnych procesach przecież. To jest istotne. No, my czekamy na to, żeby ktoś nam
coś skomentował, prawda? Żeby ktoś nam coś objawił, no żeby ktoś nam nas poinformował, nie zdając sobie sprawy, że informacja praktycznie już nie istnieje. No, informacja, nie wiem, neutralna czy jakaś taka faktograficzna, no, bez mniej lub bardziej ukrytych, podskórnych, podtekstowych jakichś sugestii, emocji przemycanych i tak dalej. No, zastanówmy się też nad tym, bo myślę, że to jest problem znacznie szerszy i poważniejszy w jakimś takim ujęciu, no, po prostu ogólnym, niż ta nasza współczesna, te uwikłania tu i teraz, i dosłownie z dzisiejszego dnia, bo przychodzi nam rozmawiać parę godzin po tym epokowym wydarzeniu, jakim było zawetowanie ustawy tak zwanej Lex TVN. Znaczy, pan mnie zawsze przedstawia, co mnie bardzo, jest dla mnie bardzo zaszczytne, że jestem historykiem literatury i tak dalej, więc ja tak staram się tą historyczną perspektywę uchwycić. Dobrze, profesorze, to cytat jeden a propos tego, o czym rozmawiamy. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Jest weto w sprawie Lex TVN. Brawo, panie prezydencie, chyba pisze to pierwszy raz. No, tutaj możemy znów rozmawiać o poziomie w ogóle polityków i o kryzysie polskiej polityki, prawda? I kiedy mówimy, i to nawet pamiętam w tych naszych rozmowach, które dopiero się zaczęły, prawda? Ale przecież ciągle przewija się ten wątek, no, takiej bezradności intelektualnej również, opozycji. No bo cały czas, to mi się podoba, pani Kuba, że my się koncentrujemy raczej na mówiąc metaforycznie, naszej stronie, najogólniej rzecz biorąc, a nie na tamtej, prawda? Więc to jest coś też, co przekracza dzień dzisiejszy, i ten komentarz pani Piekarskiej, to jest jakiś kryzys, prawda? Jest wyraźny kryzys intelektualny, nie tylko polityczny w sensie pewnej sprawności i kompetencji politycznych, to znaczy takich, które pozwolą tym ludziom, którzy się nazywają politykami, no, grać o władzę, zdobywać władzę, utrzymać władzę, no bo to jest domeną polityki, prawda? Ale intelektualny też jest kryzys. I to, co pan mówi, to dla mnie, no, jest jakoś tym przykładem. No. Ale to w takim razie... Ale to też jest ogólniejsze zjawisko. No. Ale to w takim razie, profesorze, ja mam takie wrażenie, co mnie osobiście martwi, obym się mylił, ale to pan niejako swoim autorytetem zdecyduje, czy ja się mylę. Tak ja bym sobie życzył. To może tu już nie ma miejsca w ogóle, w świetle tego, o czym rozmawiamy, o jakiekolwiek deliberacje dotyczące tego, czym jest prawda, dokąd ona ma nas zaprowadzić, jak ją rozpoznać. Może nie ma w tej współczesnej medialno-politycznej rzeczywistości miejsca na mówienie o prawdzie, tym bardziej, że pani Grażyna na przykład pisze, czytałam, że 3/4 społeczeństwa nie rozumie najprostszej instrukcji obsługi. Nie, jest jak najbardziej, jest miejsce na debatę o prawdzie, tylko ta debata o prawdzie musi się odbywać w ramach pewnego rozpoznania stanu rzeczy, w jakim uczestniczymy. A mówiąc stan rzeczy, mam na myśli w ogóle taką i kondycję cywilizacyjną w ogóle naszą, prawda? Biorąc pod uwagę też, no, wpływ tych wszystkich, nie wiem, mediów, technologii nowoczesnej, sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. To nam zmienia czy profiluje relacje z rzeczywistością, ale jest też miejsce na mówienie o tym, czym jest prawda w przekazie medialnym, bo nie mówimy tu o wysokiej filozofii, prawda? O tym definicjach prawdy, które między sobą, prawda, wymieniają i tam jakoś precyzują filozofowie, czy logicy, czy teolodzy również. Ale mówimy o czymś, co jest w społecznym przekazie, w takiej wspólnocie komunikacyjnej, jest wartością, która tę wspólnotę spaja i buduje, bo to, co nie jest prawdą, to, co jest kłamstwem, czym jest różnica, jest zasadnicza między kłamstwem, fałszem i błędem.
Kłamstwo jest intencjonalne. Ktoś się może mylić i mówić rzeczy nieprawdziwe, ale to nie znaczy, że kłamie. My mamy do czynienia w naszej rzeczywistości politycznej polskiej i też nie tylko polskiej, ze świadomym kłamstwem i to też jest nie nowa sprawa. Systemy totalitarne, nie mając jeszcze takich oprzyrządowań, takich możliwości, jakimi współcześnie dysponujemy, no po prostu one pierwsze zaczęły budować tą alternatywną rzeczywistość kłamstwa. Ale też nie o tym chcę mówić. Ja chcę też powiedzieć na koniec o bardzo ważnej rzeczy, która z pana pytania, panie Kubo, wypływa. Czy możemy dziś, czy jest miejsce na mówienie o tym, czym jest prawda? Jest dlatego, że tak bardzo jej nam brakuje w społecznym tym obcowaniu, prawda, w tej wspólnocie naszej. Dlatego jest miejsce. I teraz gdzie ja bym widział to miejsce, jeśli pan pozwoli? Tak, tylko jedno pytanie. Komu tak brakuje? No to jest inne pytanie. To jest tak, my rozmawiamy, państwo nas słuchają i uczestniczą w tej rozmowie w tym sensie, że właśnie ją komentują, zadają pytania, to myślę, że nam brakuje. Myślę, że nam brakuje, prawda? I to jest już jakiś punkt wyjścia dla nas, którzy chcemy dociekać czegoś, którzy chcemy myśleć. Ja mówiłem w zeszłym tygodniu o tym przesłaniu takim, żeby używać krytycznego rozumu. Jeśli go użyjemy, zaczniemy od siebie, zaczniemy od małych wspólnot. I moja odpowiedź na pana pytanie jest właśnie taka. Te wielkie media, te, o których pan mówi, te wielkie komercyjne media, które się zamieniły w ten przemysł medialny, prawda? One są już dla nas jakby niewystarczający, czy jakby my musimy się przed nimi bronić. Natomiast to, co my możemy robić, i ja zawsze to też powtarzałem, to jest dla mnie super ważne, budować od podstaw pewne bardzo lokalne, kameralne struktury wspólnotowe. I to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, bo ja goszczę u pana, prawda, w pana programie, który nie jest mainstreamowy, za nim nie stoi wielki kapitał amerykański, czy chiński, czy jaki inny, prawda? Za nim stoją ci ludzie, którzy nas oglądają i słuchają. Ci, którzy chcą to zrobić, ponieważ można domniemywać, te wielkie przedsiębiorstwa medialne, te wielkie fabryki medialne już im nie wystarczają. I to jest ta nadzieja, panie Kubo, o tym można rozmawiać i trzeba rozmawiać, o tej prawdzie w kontaktach społecznych. O tym można rozmawiać właśnie na poziomie tych wspólnotowych, lokalnych struktur. Ja w to wierzę. Ja nie wierzę w żaden kościół powszechny. Ja wierzę w grupy ludzi, którzy mogą się spotkać i pracować razem, i myśleć razem, i robić coś razem. I mamy tego wspaniałe przykłady. Zobaczmy, co się dzieje na granicy białoruskiej. Są grupy ludzi, którzy po prostu tam działają. No. I teraz można im dopisywać jakąś ideologię, że to właśnie działają, bo to jest miłość bliźniego i tak dalej. Oni działają po prostu, bo to jest ich potrzeba wewnętrzna. Nie umieją, nie potrafią inaczej się zachować. Ale pamiętajmy, jeśli już mówimy o tej granicy, to pamiętajmy, że tam na tej samej granicy tworzą się również spontanicznie grupy, które ubierają się mężczyźni, prawda, w te wszystkie stroje wojskowe, jakieś paramilitarne akcesoria i patrolują tą granicę spontanicznie. Wiem, rozmawiałem z dziennikarzami, którzy tam byli i oni mówią o tego typu inicjatywach. Zacznijmy od siebie.
To jest zasadnicze przesłanie. Absolutnie się z tym zgadzam i uważam, że może pan zupełnie spokojnie przypominać to przesłanie co tydzień. Też proszę państwa, coraz częściej zwracamy waszą uwagę na to, że z waszej strony pojawiają się pytania graniczne, ale pojawiają się też opinie graniczne moim zdaniem. Proszę zobaczyć, profesorze. Pan Jakub pisze, telewizje to przeżytek, szukają ratunku w zwróceniu uwagi widzów, udając źródła ich wolności. Zgadzam się, absolutnie się z tym zgadzam. Absolutnie. Dlatego to jest, my jesteśmy na, żyjemy w czasach przełomowych, naprawdę. I to jest to, warto to by uświadomić, ten wpis pana Jakuba o tym świadczy. Coś się tak radykalnie zmienia, że właśnie już ten stary świat przestaje być aktualny. No. Przestaje nam wystarczać, a jednocześnie widzimy zagrożenia, bo to, co jest dla nas tu zasadnicze, to jest to, te zagrożenia, o których pan mówił na początku. A ja z kolei myślę, że można jakby się bronić przed tym poprzez autorefleksję, krytyczne myślenie i budowanie lokalnych wspólnot kameralnych właśnie, takich więzów przyjaźni, solidarności i wspólnego myślenia o tym, jaka jest rzeczywistość naprawdę. I to jest ta prawda właśnie, która się jakoś wyłoni, tak mi się wydaje. Mogę jedno słowo jeszcze powiedzieć? Profesor Jacek Leociak, historyk literatury państwa i mój gość. Co poniedziałek, przypominam, o 21:00. Ja wiem, że kiedy zbliżamy się do końca naszego spotkania, to państwo zawsze piszecie, no ale jak to? Przecież tyle się dzieje. Proszę państwa, na tym to polega, że spotykamy się co tydzień. I myślę, że to jest dobry moment, bo zawsze macie te kilka dni, jeżeli znajdziecie czas na to, żeby odsłuchać jeszcze raz pana profesora, tego lub innego fragmentu w całości i móc zabrać głos w kolejnym programie. Oddaję panu głos, profesor. Bo ja o aktualiach chcę powiedzieć. 25 grudnia tego roku został wystrzelony na orbitę kosmiczny teleskop Webba, który ma zastąpić wysłużonego już i zepsutego właściwie nie do naprawy tego Hubble'a słynnego, prawda, który jest od, przypominam, 1990 roku na orbicie. Dlaczego o tym mówię? To jest bardzo uwaga tkwiąca w temacie naszej dzisiejszej rozmowy, bo ten świat medialny, który nam tworzy jakąś taką papkę przemielonej rzeczywistości, no na przykład taką informację, która jest dla mnie fundamentalna, zasadnicza, naprawdę bardzo ważna, chociaż jestem daleko od tych wszystkich astronomicznych profesji przecież. Ale dla mnie jest to fundamentalne. Tego nie ma. Ja słyszę o wielu różnych sprawach, o panu, o tych różnych przestępcach tam z Orlenu, czy z tych wszystkich innych tam dziedzin. Ale nie mam czegoś, co jest dla cywilizacji ludzkiej zasadnicze, bo co się tu zmieniło? Zmieni się to, że to nie będzie tylko o te 30 lat nowocześniejszy teleskop, ale on nam da możliwość wglądu w kosmos, we wszechświat, w zupełnie innych wymiarach. On będzie pracował na podczerwieni i pokaże nam to, czego nigdy Hubble nam nie pokazał, mimo że mamy tam fantastyczne, niesamowite zdjęcia wszechświata. To wyobraźcie sobie państwo, że to jest teraz nowa jakość. Ten teleskop się w tej chwili jeszcze montuje, że tak powiem, na tej swojej orbicie. On jeszcze nie działa, a za rok dopiero będą przychodzić te zdjęcia. Czekajcie cierpliwie na te zdjęcia, bo to jest nie tylko spojrzenie w głąb wszechświata, ale to jest spojrzenie w przeszłość wszechświata. Czyli wszystko tutaj mamy, czas, przestrzeń. Pytanie, czym jest przeszłość, czym jest teraźniejszość, czym jest przyszłość wszechświata, czyli przecież nas, bo jesteśmy cząstką wszechświata. To są te wymiary, które ja chciałbym widzieć w telewizji, no, ale ich nie zobaczę. Chyba, no nie wiem,
Nie wiem. Jeszcze tylko dodam, że w 1992 roku, czyli 2 lata po wyniesieniu teleskopu Hubble'a na orbitę, rozpoczął się proces w Watykanie. Jan Paweł II rozpoczął proces, który miał sprawdzić, czy Galileusz został słusznie skazany przez inkwizycję 359 lat temu. I ten proces toczył się, proszę Państwa, 11 lat. I wreszcie w 2003 roku ta komisja wydała werdykt, że jednak Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie odwrotnie, proszę Państwa. I Jan Paweł II zrehabilitował Galileusza. A wtedy teleskop Hubble'a funkcjonował już 11 lat i pokazywał nam wszechświat. I ja myślę, że ten wspaniały Galileusz bardzo chciałby zajrzeć tam i zobaczyć, co ten teleskop Hubble'a pokazuje. No, ale musi się zadowolić tym, że Jan Paweł II go zrehabilitował w 2003 roku. I na koniec, profesorze. No i co z tego, profesorze, skoro Polacy uwierzą Nyczowi, a nie teleskopowi? No więc to wszystko zależy od Polaków. Jeśli chcą wierzyć w takie idole, w takie właśnie idole, w sensie właśnie fantazmatów, to niech wierzą. Natomiast ja zawsze się powołuję na tą bajkę Andersena o tym dziecku, które potrafiło wykrzyczeć nagle, że król jest nagi, bo on był nagi naprawdę, nie miał żadnego ubrania, pamiętacie Państwo tą bajkę? Tylko każdy, nikt się nie odważył tego głośno powiedzieć. No. I to dziecko krzyknęło, król jest nagi. Proszę Państwa, kardynał Nycz jest nagi. Marek Jędraszewski jest nagi. To tylko my ich ubieramy w te szaty, w te złote korony i tak dalej, i tak dalej. To tylko oni istnieją tylko dzięki naszemu przyzwoleniu. I znowu wracam do rozumu krytycznego. Użyć tego rozumu krytycznego. Ale się lubię Pana słuchać i z Panem rozmawiać. Proszę Państwa, profesor, dziękuję pięknie. Profesor Jacek Leociak, Państwa i mój gość, niezwykle energiczny, historyk literatury z nieprawdopodobnym zacięciem filozoficznym. Profesorze, ja dla pewności spojrzę na ten kalendarz, bo to te święta tak wypadają. Nie, no normalnie, trzeciego. Wszystko dobrze. Dobra. Trzeciego, czyli widzimy się i zakończę tak, nawiązując do Starego i Nowego Roku. 24 według chrześcijaństwa na świat przyszedł Chrystus, 24 grudnia, tak? A tego samego dnia, 6 stycznia, przyszli do niego trzej królowie. Ja chcę sprostować, bo według Ryszarda Petru tych króli było 6. No nie, to oczywiście, Ryszard Petru niebywały autorytet, nie tylko w tej kwestii. Profesor Jacek Leociak, historyk literatury Państwa i mój gość, dziękuję profesorze, do zobaczenia w poniedziałek przyszły, już w nowym roku o 21:00. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Dziękuję bardzo, nawzajem, no niech, idźmy w ten nowy rok, no zobaczymy, co on przyniesie. Tak jest, dziękuję pięknie profesorze, dobrej nocy. Dzięki, do widzenia. Proszę Państwa, no tak, no każdy nasz gość od poniedziałku do piątku o 21:00 jest gościem niezastąpionym. Dzisiaj profesor Jacek Leociak, Państwo widzę, naprawdę jesteście zadowoleni, bo, no, no bo jakżeż nie być, tutaj nikt nie robi z Was, mówiąc zupełnie szczerze, mięsa armatniego, jak to się dzieje w mediach mainstreamowych, bo zupełnie nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Drodzy Państwo, to ja tylko przypomnę, skoro poniedziałkowe spotkanie już za nami, Państwo piszecie na nieszczęście już za nami, to na szczęście za tydzień, profesor Jacek Leociak, to tylko przypomnę, że jutro wtorek, a skoro wtorek, to o 21:00 widzimy się z panem profesorem Zbigniewem Mikołajką, religioznawcą, również z zacięciem filozoficznym. Profesor Mikołajko, wzorem i podobnie jak profesor Leociak, również z lupą obserwuje naszą dookólną, społeczną, polityczną i nie tylko rzeczywistość. Jutro o 21:00 we wtorek profesor Zbigniew Mikołajko, religioznawca. Dziękuję Państwu pięknie dzisiaj za uwagę, dziękuję za komentarze i przypominam, oprócz fantastycznej energii podczas tych spotkań, to dzisiaj to moja praca, proszę Państwa, poza mediami mainstreamowymi.
I to dzięki Wam. Od 21 spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku. zrzutka.pl/kuba-wątły. Zapraszam na moje społecznościówki na Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Tam jesteśmy. Państwo pytacie, czy te spotkania, czy programy archiwalne można obejrzeć. Tak! One na wszystkich tych społecznościówkach są. Wystarczy je zeskrolować. Na Facebooku, na kilku kontach facebookowych są, wystarczy wejść na moje jakiekolwiek, wystarczy wejść na to, o którym tutaj cały czas Państwu przypominamy, czyli facebook.com/kuba-na-żywo, na Twitterze, na Twitchu i na YouTubie też. Tak więc serdecznie Państwu dziękuję za dziś. Spotykamy się jutro o 21:00. Profesor Zbigniew Mikołajko będzie Państwa i moim gościem. A dzisiaj już dziękuję. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.